Nie mam z kim spędzić świąt. Idę więc na cmentarz. Tam, gdzie niebrzus rosną nad grobem Franciszki i Józefa. Przyniosłem mały stolik. Na nim sól, jajko, kawałek kiełbasy i postne ciasto poświęcone w Wielką Sobotę. Chodźcie tutaj. Siadajcie, proszę. Niech tata nam pobłogosławi. Niech uczyni krzyż na moim czole. Mamo, przytul mnie. Jak to dawniej bywało. A ja będę się starał więcej ciebie nie ranić. Módlmy się. Jedzmy jako w niebie, kiedy jeszcze byliście ze mną. I ze mną rozpoznawaliście znaki. Żywe dni. Oglądasz film. Obraz po obrazie. Nagle ona przybliża się do młodego chłopca. Wyciera z jego czoła okruchy błota. Razem kąpią się w domowej wannie, w odbiciu mokrego lustra. Słyszysz ich nawoływania, ich rozkosz, która dociera do ciebie. Ciebie ożywia. Niesie w zapomnianą już historię. Nie trać więc czasu. Wróć w tamte lata, w tamte żywe dni. Przecież nie umarłeś. Możesz opiąć. Możesz stać się darem. Korzenie. Już czas, bym powiedział prawdę. Nie o innych. Na to mnie nie stać. Ale o sobie samym. Bo od chwili, kiedy doznałem łagodnego poruszenia kołyski stojącej w progu sypialnego pokoju, wiem, że istnieje i że mogę poznawać przynajmniej powinno być samego siebie. Może dlatego nigdy nie pozostawiono mnie samego na dłużej niż jeden dzień. Ciepło innych dłoni uspokajało moje ciało. Modlitwa mamy Franciszki dodawała otuchy, ksiądz Piotr nigdy nie zwątpił, że odnajdę właściwą drogę, że poskładam w całość nadchodzące dni. Uczyłem się krok po kroku, że cokolwiek bym nie uczynił, będzie niewiele warte, o ile nie zwiąże się z miłością, o której wiedziałem tyle tylko, że jest. Nie odkryłem w sobie zbyt wielu zdolności. Koledzy w klasie wydawali się bardziej błyskotliwi, chociaż na boisku i wieczornych prywatkach byliśmy wszyscy równi. Tak samo nieporadni w gestach zauroczenia. Mijały lata, aż dotarłem do korzeni, przekonany, że ocalenie zawsze przychodzi z najmniej spodziewanej strony. Nie ukrywam niczego. Stoję przed sobą, stoję przed tajemnicą, która odsłaniać się będzie poza czas i przestrzeń, zamknięta w pragnieniu, by to, co stworzone, nie zostało zniszczone nagłym głosem archanioła, trzymającego w rękach miecz, spełniającego ostateczny nakaz. Niech żyje wybielony we krwi baranka świat i oby ja wraz z nim. Niebawem nastąpi pełne widzenie. Teraz jednak smakuję, wciąż dotykam, oddalając nie tylko we śnie tę mikrosekundę, kiedy zobaczę, zostanę osądzony na chwałę Trójjedynego, a ci, których kocham, nie odejdą zbyt daleko, bym mógł ich objąć i za nich Bogu dziękować. Teraz przysłuchuję się temu, co mówią przestworze. Podążę bez obawy w górę rzeki.